Witam was przy świetlicy wiejskiej Zielony Zakątek w Chrząstowie na turnieju wsi, którego celem jest integracja środowisk wiejskich przez wspólną zabawę z uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Jak wiecie, bierzemy udział dzisiaj w 6 konkurencjach, a zgłoszono do udziału 4 osoby w drużynie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników kolejnego turnieju wsi. Nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że pogoda się utrzyma i dotrwamy tutaj do końca rywalizacji. Bardzo się cieszymy, że wszystkie sołectwa biorą udział w dzisiejszym turnieju. To cieszy. W imieniu Wasym, ale również w imieniu organizatorów, wszystkich organizatorów, życzę Państwu udanej zabawy, udanej rywalizacji w duchu fair play. No i oby wygrał najlepszy. Wszystkiego dobrego i dobrej zabawy. Dziękuję. Zaczynamy wszyscy!
ulicę. Turnieju wsi w Chrzęstowie dotychczas nie było najgorzej, jeśli chodzi o wasze sołectwo? No myślę, że nie. Myślę, że nie. Zawsze staramy się jakoś spiąć, zewrzeć szyki, żeby w miarę dobrze wystąpić. W tym roku drużyna złożona z samych kobiet. Tak jest, ale daliśmy radę. Mężczyźni, rozumiem, przygotowują powitanie, jak wrócicie. Tak jest i to huczne. Czekają na zwycięską drużynę. Tak jest. Jak ogólnie podoba się dzisiejsza impreza? Tak, myślę, że... Można kłamać. Podoba się, chociażby dlatego, że nie pada, tak? Jak w zeszłym roku w Małcinie jest fajnie, jest wesoło, jest sympatycznie i przemiła atmosfera i przemili ludzie wokoło. No i przemili sołtysi, to musimy przyznać. No myślę. Trzy minuty. Łącznie z łowieniem. Podaj tam wędkę już tam bliżej. Jest. Jeszcze dosyć żyroboka nie dałam na ten haczyk. Perestygę odhaczaj. O. Minuta 34, o co chodzi? O, popatrz, popatrz. A za pikiat zabiera. No widzisz, udało ci się. Jak oceniamy przygotowanie dzisiaj drużyny z Lubaszcza? Bardzo dobrze. Jak zawsze zresztą. Każdego roku jesteśmy przygotowani na maksa. Chociaż tak naprawdę nie wiemy, jakie konkurencje, ale zawsze jesteśmy na maksa przygotowani. A jak to jest, że teraz panie tam się prężą, a nikt tu im nie kibicuje? Akurat Lubasz zaraz tam walczy. Tak, za chwilę właśnie tam zmierzałem. Tak, ale tam już pani skończyła. Załamał mnie dyrektor. Ogólnie widziałem, że w siatkę nawet nie najgorzej. To lata gdzieś ćwiczeń, jakieś NTS-y coś, czy...? Nie, zupełnie. W przyszłym roku wygramy, także bójcie się, wygramy. Mamy fajną, mocną ekipę, tylko musimy potrenować.
Pięknie. Pytania. Pytanie numer 13. Jaki urząd otrzymał od księcia Piotr Dizen w roku 1299 w akcie lokacyjnym miasta? Kasztelanka, wójta czy burmistrza? Tego, to jest kasztelanka. A nie, no czekaj, bo kasztelanka, wójta, burmistrza czy tego? B. B. Wójta. Tak jest. Sekundę, bo tu się nam jakieś pomieszały te. Dobra. Dobra, panie sołtysy, lecimy. O 100 punktów. Który numer pytania? 19. Z którego roku pochodzi statut Straży Pożarnej w Nakle, najstarszy w Polsce? 1772, 1820, 1871. Jakby pytanie było Straż po Tajerkunie, to tak od razu by było. 100 lat prawie by było. Można się zastanowić. 1820. Tak jest! Znakomita odpowiedź, gratulujemy. Faksa? 78, dobrze, to wyciągamy karteczkę. Patrzcie na pana burmistrza, on podpowiada. Pytanie 11. W oktawie jakiego święta nadano prawa miejskie Nakłu? W niebo wstąpienia pańskiego, zesłania Ducha Świętego, czy też w oktawie Wielkiej Nocy? Tak jest! Bardzo tak dobrze. Gratulacje. Wszyscy na razie odpowiedzieli dobrze. Pytanie numer 18. W którym roku Nakło zajęli Prusacy? 1772, 1793 i 1795. Ale to nie tyłem do publiczności. Odpowiedź A. Tak jest. 1772. Bielawy. Pytanie numer 7. Kiedy stoczono bitwę o Nakło z Pomorzanami opisaną przez Gala Anonima, po której Nakło zostało podbite i przyłączone do Polski? A. 1939. B. 1 stycznia 1919. C. 10 sierpnia 1109. C. To którą odpowiedź? C. Tak jest, 10 sierpnia 1109. O ile gracie? Dobrze, no to nie tym razem o setkę. Możecie o 74. Dobrze, 74 to proszę pytanie. Pytanie numer 8. Gdzie mieścił się pierwotny gród drewniano-ziemny? Plac Zamkowy, Rynek czy Plac Konopnickiej? Tak jest. Bardzo dobrze. Plac Zamkowy. I Olszewka została nam na koniec. Zapraszamy Olszewkę. A za ile punktów? Za wszystkie. Tak? Dobrze. 66 tak wychodziło ostatnio. Pytanie numer 4. Jakie barwy widnieją na fladze Nakła, patrząc o górnej krawędzi? Biała, niebieska, czerwona. Niebieska, biała, niebieska. Biała, niebieska, biała. Nie wisi tu nigdzie flaga? Czytaj, sołtys! Sołtys powiedział B. Tak jest. Niebieska, biała, niebieska. Gratulujemy. W turnieju wsi Chrzastowo 2019. Trzecie miejsce zdobywa Karnówko. Zapraszamy drużynę z Karnówka, całą drużynę. To komisja wręcza, pan burmistrz pogratuluje. Zapraszamy Karnówko. Trzecie miejsce w turnieju wsi zdobywa Karnówko. Zapraszamy serdecznie.
Drugie miejsce zdobywa sołectwo Suchary. Zapraszam serdecznie. Suchary po przerwie. Co robili? I zapraszamy pierwsze miejsce. Zdobyło sołectwo Kazin. Zapraszamy Kazin. Gratulujemy serdecznie. Gratulujemy, wielkie brawa. Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich sołtysów chcę serdecznie podziękować za miłe, gościnne przyjęcie i życzyć wszystkiego najlepszego wszystkim mieszkańcom sołectwa, a szczególnie pani sołtys. Proszę to od nas. Dziękuję uprzejmie. Bardzo się cieszę, że w tak wspaniałej atmosferze i tak długo dzisiaj przebiega nasz kolejny turniej wsi. Wszyscy tak naprawdę uczestnicy są zwycięzcami. Ja się cieszę, że policzyłem, że tylko 8 bramek wpuściłem na 63 strzały, także poćwiczę, takie dwa były jeszcze do obronienia. Także za rok będzie trochę lepiej. Proszę Państwa, chciałbym również powiedzieć, że tutaj zwycięzcami są wszyscy. Wszyscy spotkaliśmy się, świetnie się bawiliśmy i zgodnie z tradycją wszystkie sołectwa otrzymują nagrody równe w wysokości 500 zł. Gratuluję, cieszymy się bardzo i do zobaczenia za rok, a teraz życzę dobrej zabawy. I również bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Komisji Rolnictwa, radnym, dziękuję pani sołtys Chrząstowa, dziękuję Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszego turnieju wsi. Dziękujemy bardzo.